To on wtedy wziął sekator i ciach, ciach. Że co? O, jesteśmy na wizji? Okej, więc witam. W tym odcinku będzie o mieszanych uczuciach. Wiecie, co to są mieszane uczucia? Mieszane uczucia to na przykład wtedy, kiedy twoja teściowa ginie w wypadku samochodowym, rozbijając się twoim nowym samochodem. Takie same uczucia mam w stosunku do tej piły. O ile można mieć jakieś uczucia w stosunku do piły. Mówiąc po polsku, na tak zwanym YouTube jest pełno filmików, gdzie ludzie wbijają gwoździe w deskę po to, aby ją później przeciąć na tej pile. To fakt. Ta ukośnica chlasta wszystko. Drewno, amelinium, miedź, stal oraz plastik. Jednym słowem jest fantastic. Ale oczywiście, jak to zawsze w życiu bywa, są pewne ale. Po pierwsze, primo, jak już kupicie sobie taką piłę, to ten oto worek można natychmiast ciepnąć do kosza, bo nie wiem, czy to łapie choćby 10% wiórów. W dodatku można go stosować tylko przy cięciu drewna. Jak tniecie metal, to producent mówi, aby nie zakładać tego worka. A tak a propos, przy cięciu jakiegokolwiek metalu nie okulary, ale pełne zamknięte gogle. Tu nie ma iskier, są tylko metalowe wióry, które latają we wszystkie strony i rykoszetując mogą nawet dopaść twoich pleców, kiedy stoisz przy pile tnąc. To tyle, jeżeli chodzi o ten bezużyteczny worek. Lepsze efekty da podłączenie garażowego odkurzacza. Z piłą jest dołączona taka oto przelotka do węża od odkurzacza. Po drugie, primo, o ile można ustawić kąty proste tutaj, regulując ustawienie tylnej ścianki do tarczy przy pomocy tych czterech śrub, tutaj kąt prosty, ustalając wysunięcie tej śruby, oraz kąt 45 stopni na tej śrubie. Możesz regulować głębokość cięcia tutaj. O tyle poziomu stolików już nie da rady regulować. Z prawej strony jest poziom. Ale z lewej już nie. Ten stolik tutaj jest niżej o jakieś 0,3 mm. Niby niewiele, ale jak dociśniesz cięty element tutaj, to ustawi się na ukos do cięcia tutaj. Problem ten nie byłby taki wielki, gdyby nie to, że docisk działa tylko do tego obniżonego stolika. Tak więc, że chce wziął i wystrugał takie cycuścik. Dzięki takiej inwencji twórczej mogę teraz docisnąć cięty element do stolika przy pile. A tak, tytułem uściślenia faktów, to tą piłę zakupiłem na wyprzedaży za 220 kanadyjskich dolarów plus podatek. Zważywszy na cenę i funkcjonalność oraz na wielozadaniowość tarczy, jest to udany zakup. Uniwersalną tarczą ciąłem zarówno stalowe rury, kształtki, jak i takie filigranowe, aluminiowe profile do żaluzji. Precyzyjne, czyste cięcie. Jestem pod wrażeniem. Firma ta sprzedaje dodatkowo tarcze do tej piły z przeznaczeniem do cięcia stali nierdzewnej, drewna,
aluminium czy po prostu stali. Piła ta przyjmuje też inne 10-calowe tarcze. Tak jakby chociaż tą do cięcia drewna. Kupując tarczę, pamiętać jednak trzeba nie tylko o jej średnicy, ale też o średnicy otworu tarczy. Piła ta przyjmuje tarczę o średnicy otworu 1 cal, a jak obrócimy ten krążek, to i 5 ósmych cala. W recenzjach na temat tej piły czytałem, jak gość się uskarża na to, że mocowanie z tej strony jest bez sensu, bo silnik jest tak zamocowany, że to nie działa. A próbowałeś, kolego, ciąć coś pod kątem? Takim? Albo takim? I nagle okazuje się, że mocowanie tutaj jest jak najbardziej na miejscu. To w zasadzie byłoby na tyle co do tej piły. A teraz idę rżnąć w karty.